składają wam gratulacje. Tak? Czesi i Słowacy. Ale co, Słowacy, wszyscy wiedzą, że lecicie akurat z nami? Nazywamy się Lot Gold i wszyscy się zastanawiają dlaczego. Czyli znaczy nie wszyscy, no. Włosi powiedzieli, że o, to lecicie z nimi, to przekażcie gratulacje, bo oglądaliśmy wczoraj cały czas. Naprawdę? Okej, okay, bo myśmy się zastanawiali z całą ekipą, o co chodzi z tym, że to jest Lot Gold. Myśleliśmy, że to jest po prostu, że prywatnie lecimy z wami. Ale okej, okay, to teraz rozumiem. O, zabieramy pasażerki. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty kojarzysz te panie? Teraz to jest Don Forni. Don Forni. Autobusem. It's fucking heavy, man. Yeah, is it? Come with me. With you? Yeah. Dawaj, młody. Chodź. You don't want to be alone, I told you. Yeah, it's crazy, man. Grazie. L'ho mandato qua. A sappa riprese, no? Campione. You wanna photo? Campione. Yeah. Can we take? Yeah. We have to be careful, yeah? You know? Alla volo. Spokojnie, spokojnie, yeah. No. Coppa di Europa. To schifo. Presjon. Stop. Proszę, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakbyś kłopot się nie zmieścił. Kamil, ale serio go bierzesz tam do tyłu? Możemy schować to. Nie. Ja będę zapięty pasami i będę go jeszcze trzymał do lat. To miejsce w szafie, to można absolutnie schować. Absolutnie nie. Okay. Rozumiem. Proszę bardzo, jest przypięte pasami, bezpieczne. Zabezpieczony jak trzeba. Tak jest. Szybkie sprzątanie. Nie, Boże, pierdolnik mamy. A to pierwszy raz z siatkarzami lecicie? Nie. Siatkarzami, piłkarzami. Nie pierwszy raz. No pewnie, że możesz. Kurde, to dzięki panowie. I kapitanem czarnym Bartoszem Kurkiem. Kurde! Stacja! Kurde! Biało-czerwony za pasza Krzysztof Rek i wrażeń, jaki dostarczyliście wszystkim Polakom swoim występami podczas Mistrzostw Świata Europy. Mistrzostw Europy oczywiście. Jesteśmy z Lodą. Jednocześnie trzymamy kciuki za kontynuowanie zwycięskiej pasy w kolejnych meczach międzynarodowych. To ważne, z kim podróżujemy, dlatego dziękujemy, że możemy gości rozbić na pokładzie naszego samolotu. To dla nas wielki zaszczyt.
tajniki zbiera. Wszyscy składają wam gratulacje. Tak? Czesi i Słowacy. Ale co, Słowacy, wszyscy wiedzą, że lecicie akurat z nami? Nazywamy się Lot Gold i wszyscy się zastanawiają dlaczego. Czyli nie wszyscy, no. Włosi powiedzieli, że o, to lecicie z nimi, to przekażcie gratulacje, bo oglądaliśmy wczoraj cały czas. Naprawdę? Okej, okay, bo myśmy się zastanawiali z całą ekipą, o co chodzi z tym, że to jest Lot Gold. Myśleliśmy, że to jest po prostu, że prywatnie lecimy z wami, ale okej, okay, to teraz rozumiem. Zwierzu, wsiadaj tam. Dzień dobry. Zwierzak steruje. Nie no, zwierzak to... Jak on by miał sterować, to ja wysiadam natychmiast. O, lepszy niż Energylandia? W porządku, no. Ale powiem ci, że F-16 mi się przeleciał, naprawdę. No, jako pilot. Najpierw do kabiny wpuścili, a teraz autografy. Teraz tam nie przyjemne. Czy mogę prosić o autografy? Skąd tu w powietrzu piłki? Magia, bo to mamy wszystko. Lecimy już na prosto do lądowania w Warszawie. Będziemy na miejscu za 18 minut. Będzie to 17.15, pogoda przepiękna, lekkie zachmurzenie, 26 stopni Celsjusza. Podejście wykonamy na pas 1-1, a więc będziemy lądować od strony dzielnicy Ursus. A po lewej stronie powinien być przepiękny widok na centrum Warszawy. I raz jeszcze w imieniu całej załogi gratulujemy Państwu złota w Mistrzostwach Europy w siatkówce. Życzymy dalszych sukcesów. Brawo dla tej pani! Smacznie! My musimy teraz z nami pilnować, żebyście wymogli sobie... Super! Będę miała prośbę do pana, podejdę na przylotach, żeby mi się pan dla dziecka podpisał. Siadaj tam! Gdzie? Nie! Jadę z tobą. Jeszcze raz zdjęcie, panowie! Dajcie zdjęcie! Jeszcze raz! Ci, którzy idą na konferencję prasową, idą z Maćkiem do hotelu. Wszyscy zawodnicy i sztab. Bagaże dojadą do hotelu. Dobra? Zawodnicy, sztab, prezes, wiceprezesi, ci, którzy mają być na konferencji prasowej. Idziemy prosto na konferencję. Proszę, bagaże dojadą do hotelu. Zapraszam. Ale starajmy się płynnie przemieszczać w kierunku wyjścia. Ja będę prowadził w kierunku hotelu. Wychodzimy terminalem numer 1. Dobra. Ale macie piękne medale. Zapraszam, chodźcie. Puchar był w wielu dziwnych miejscach. Gdzie jest moja żona? Nie, nie wiem. Już jest na wolne? Zobaczymy. Już jest chyba blok, tak? No jest, jest. Deszenie spokojne.
Potargały. Jedzie pociąg. Jedzie pociąg? Tak, trzymaj! Ten pan się nie boi, on igra 3 razy. Zaskoczony? Już? Ale dużo jest ludzi, zobacz. Później wchodzi Bartek, później wchodzi coach. I pozostaje. I w takiej samej kolejności. Gotowi? Zerowane? Zapraszamy sztab śmiało też tutaj z tyłu. Jako, że wczoraj było dużo ludzi na boisku po dekoracji, także czas, żebyśmy poznali też członków sztabu. Szanowni Państwo, wczoraj, a właściwie dzisiaj nad ranem, kiedy wychodziliśmy z szatni, właściwie zawodnicy wraz ze sztabem opuścili szatnię z piosenką na ustach. Jedzie pociąg z daleka kolejny raz. Pierwszy raz zdarzyło się to w Gdańsku w tym roku. Dzisiaj. Dzisiaj wydarzyło się to w Rzymie, spotkało się to z dużym uznaniem tych, którzy jeszcze z sali nie wyszły. No, miałem wrażenie, że nie do końca szczęśliwi z tego powodu byli siatkarze włoscy, którzy siedzieli w swoim autokarze, ale no, taki jest sport. Hello everybody, dobry wieczór. I'm proud of these guys, all the staff. We worked hard after VNL. Trying to get better in some things. And we got better in really short period of time. Przepraszam. Stańcie tylko w miarę wąsko, na tyle, na ile możecie. Yeah! Dzień dobry, mordeczki. Piękny perfum unosi się w powietrzu. Jest dobrze. Za tym mega ten worek. Tak, jest jak zawsze. Trochę pochaczyliśmy, ale to była. Tak?
znowu idę do tego. Masz to normalnie z Alejem Westowskim. Jest szefo. I see you. Wszystko widzisz, co? Żeby tam pod te wejście, nie? Chodźcie, słuchajcie, to powoli będziemy się ten, powoli będziemy się przewijać przez ochronę. Witam bardzo serdecznie wszystkich oczywiście, ale na początek zacznę, żeby tak Włochów w Rzymie 3-0 to mamma mia, jak wiele osób powiedziało ze zdumienia. Serdeczne gratulacje. Ten rok no to jest złoto we wszystkich wymiarach, bo Liga Narodów i klubowe to chyba złoto i srebro, prawda? No i teraz to te Mistrzostwa Europy to coś naprawdę niesamowitego. Dziękujemy bardzo przede wszystkim za zaproszenie. W ostatnich latach byliśmy tutaj częstymi gośćmi, ale w tym roku naprawdę okazja jest, jak pan pewnie dobrze powiedział, jest wyjątkowa. To dla naszej dyscypliny rekordowy sezon, bo nam udało się zdobyć dwa złote medale. Nasze dziewczyny z Ligi Narodów przywiozły brązowy medal, więc sama przyjemność tutaj siedzieć i móc na ręce pana premiera dać, przekazać taki mały, ale jakże cenny dla nas prezent. To jest medal, który parę dni temu cała nasza ekipa wywalczyła na boisku w Rzymie. Dziękujemy za wsparcie. Wszyscy jesteśmy jedną taką sportową rodziną i cieszymy się, że możemy tą rodzinę w tym roku tak bardzo ozłocić. Proszę bardzo. Bardzo dobre śniadanie. Naprawdę szacunek. Dzień dobry, gratulacje, dzień dobry.
Dzień dobry prezesie, gratulacje, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, już wszedł idzie, już kończę spotkanie. Cześć. Powiem, może przy... Dziękuję. Ktoś powie, Boże, on jest minimalny. Słuchajcie, ja wiem, że jesteście dziś bardzo zmęczeni po tym wielkim meczu, któryście stoczyli. Tak szczerze mówiąc, widząc wasz profesjonalizm, oglądając ten mecz, stwierdziłem przez pewien czas, oczywiście to jest wielki plus, rozgromiliście ich. Nawet stwierdziłem pozytywnie, że ten mecz był nudny. Nie daliście im żadnych szans po pewnym czasie, ale no, wyjątkowe zwycięstwo dla was, wyjątkowe zwycięstwo dla Polski, a co najważniejsze, wyjątkowe również zwycięstwo dla całej naszej grupy Orlen. I jestem dumny, że również jest minimalny nasz wkład, że jesteśmy waszym głównym sponsorem, że macie nasze logo na koszulkach, że reprezentujecie nas i to reprezentujecie nas bardzo, bardzo, można powiedzieć, wręcz nadajecie nam pewną rangę jako firmie w swoich działaniach, bo tak duża firma jest związana z drużyną, która jest już najlepszą drużyną na świecie. Witam Państwa bardzo serdecznie, oficjalnie. Widzę, że Pan Prezes Daniel Obajtek nie może już się doczekać, żeby pogratulować naszym mistrzom Europy. Ale w związku z tym, że zanim przedstawię mistrzów Europy, to mam taki zwyczaj, że przedstawiamy zawodników. Ja będę wywołał imię bardzo ważnej postaci w polskiej siatkówce. I zaczniemy od tego, ja będę mówił imię Państwu, nazwisko. Daniel! Głośniej! Można nie, czy można zacząć? No. Ma parcie na mikrofon. Słuchajcie, to zanim się będziemy witać, krzykniemy sobie coś na początek? No krzyknijmy sobie coś tak, żeby na ostatnim piętrze było słychać. Kto jest mistrzem Europy w siatkówce? Polska! 3 razy! No dobrze. Bez przekonania, ale najważniejsze, żeby oni mieli przekonanie. Od samego początku, jak oglądaliśmy to, co robicie, panowie, to było szaleństwo. Nie było takiej sytuacji, gdzie byśmy przez chwilę chyba wątpili w to, że zdobędziemy Mistrzostwo Europy. No i tak się stało. Gratulacje dla pana trenera. Takie przygotowanie zespołu i całego zespołu, i całego teamu. Przygotowanie zespołu to jest rzecz naprawdę wyjątkowa. To wy tworzycie również z nami
siatkarską rodzinę. Ten medal, który zdobyliśmy, jest również waszym medalem. Z tego miejsca wam serdecznie dziękuję, bo to wasza praca, wasze zaangażowanie to też dla nas wielki sukces i część naszej ciężkiej pracy. Na ręce pana prezesa chciałbym złożyć ten złoty medal w trudzie wywalczony przez chłopaków. Żadna replika, oryginalny, tak sam jak mój, tyle samo waży. Waży 25 lat owocnej współpracy, waży wasze wsparcie, waszą pracę, wasze zaangażowanie. Dziękujemy wam bardzo. Mam nadzieję, że zajmie zaszczytne miejsce. If I tell you, I have to kill you. So I'm proud to be here, proud to be the coach of these guys, and I hope we'll continue to work like we did until now. Nikolaj Bisz, trener reprezentacji Polski. Kto ma dokonać pierwszego krojenia? Trener Nikola! A don't kill me, as you said. Kamery włączone, aparaty, zdjęcia, telefony. Sprawiedliwie krojony tort. Czujki są wyłączone. Ale bardzo smacznego. Konkretnie goś myśli, no. No więc tak. Zarabiać jest w porządku, jest git. Czasem przy okazji takich dużych turniejów uda nam się wywalczyć jakąś premię od naszych sponsorów. Więc, no nie wiem, może coś się wydarzy.